Zielony Smok, witam i zapraszam na kolejny filmik. Jeszcze jest, oprócz kuchni obozowej, chcę dojść do miejsca na... Tutaj właściciel rancha wspominał, że jest, że znajduje się tutaj, czy to jest jakiś schron, czy to jest bunkier, bo tutaj właśnie za łebka też ten właściciel, słuchajcie, rancha chodził, mówi, że znalazł dwa kominy wentylacyjne, tylko że niestety były już przysypane, a potem wiadomo, słuchajcie, już po wojnie, no to rolnicy to traktowali jako wysypisko śmieci, że nawet, słuchajcie, zasypali i zarówno wejście, jak i te kominy wentylacyjne. Słuchajcie, tam no mówi, no, no leży wszystko praktycznie. Podobno wejście było głębokie ogólnie do tego owego schronu, tylko jest tak zawalone śmieciami, żeby to odkopać, no to niestety, no chyba by nam tygodnia nie starczyło, no ale zobaczymy, o ile to się uda odnaleźć, to może sobie pierw tak zrobimy, że pójdziemy poszukać ten no niby schron i zobaczymy, czy jest szansa odkopania tego schronu. Następnie będę musiał odbić bardziej na lewą stronę i poszukać fundamentów tej kuchni obozowej. I taka, słuchajcie, ciekawostka, tutaj akurat no, było szykowane jedzenie i tak dalej tutaj dla zestrzelonych lotników. To też, słuchajcie, dla Niemców, którzy tutaj wiadomo też ich pilnowali. No taka ciekawostka, no o dziwo, prawda, no lotnicy byli nawet w miarę przyzwoicie traktowani. Nawet pozwolono im, słuchajcie, dostawać paczki od rodzin i tak dalej. Słuchajcie, się więcej dowiedziałem, że no, te paczki również były wymieniane. Po prostu no, lotnicy wymieniali się ze strażnikami także. To też, słuchajcie, taka ciekawostka, że nawet, no mówię, byli przyzwoicie traktowani. Dalej niestety znajdował się obóz żydowski i tam już nie miał nikt prawa wstępu. To tam przez przypadek szedł, no to już niestety z takiego obozu nie wychodził. Co tam się, słuchajcie, wyrabiało, no to możemy się tylko domyślać, że warunki w takim miejscu były bardzo, bardzo straszne. Dobrze, także już nie przedłużając. No zobaczymy, może tutaj jeszcze jakieś schrony się uda przypadkowo odnaleźć. Aha, tu jeszcze pan Adam wspominał, że niedaleko kuchni obozowej są jakby takie, słuchajcie, wielkie doły wykopane i no tam trzymano kartofle właśnie. Ale zobaczymy, dobra, także już nie przedłużając, lecimy w teren. No i ma tutaj dla was się zamian. Mam zamiar właściwie nagrać dla was kawał epickiego gówna. Także ruszajmy. Lecimy w teren.
No i więc dobra, trzeba ruszać w teren. Trzeba mniej więcej kierować się do głównej drogi, czyli trzeba iść cały czas prosto. No i przede wszystkim trzeba się rozglądać. No wiadomo, teraz jeszcze jest okres letni. Dużo schronów, bunkrów może być niewidocznych. Ale zobaczymy, może uda się odnaleźć nowe zejście do tunelu. Także przede wszystkim trzeba będzie iść pomału i dobrze się rozglądać, czy coś uda się znaleźć. No zobaczymy. No teren nawet taki jest dobry, z tego względu, że no może nie być kleszy. Jest trochę zimno i one tak nie za bardzo się pojawiają teraz. O, proszę bardzo, jest pierwszy obiekt. Także albo stanowisko jakiegoś flaka, bądź reflektoru. Także no ciekawa, powiem wam, ciekawa znajdka ogólnie. No ja stawiam na reflektor. Akurat zobaczcie, przeszedłem kilka metrów i już udało się odnaleźć pierwszy obiekt. Oczywiście zniszczony, rozebrany, ale co tutaj było, ciężko powiedzieć. Kolejne jakieś stanowisko, czegoś takiego. No śmieci niestety, jak sami widzicie, telewizory, wszystko tutaj leży. Czekajcie, za chwilę sobie zrobię przerwę, zrobię zdjęcie tego obiektu. Dobra, ruszajmy dalej w drogę. Może jeszcze jakieś inne obiekty się uda odnaleźć. Zobaczymy. A tutaj słuchajcie, latała masa amerykańskich samolotów. No i część była zastrzeliwana. No widok takiego upadającego bombosa to naprawdę był przerażający. No nic, pójdziemy tędy. Aha, no i teraz pytanie, co tutaj się mogło znajdować? Okopy? Coś innego, betonowe o, fajnie to wygląda. Lub miejsce na właśnie na owe kartofle, gdzie były one tutaj przechowywane. Zmierzam dalej prosto. No nie, raczej to na okopy nie wygląda. Czekajcie. O kurde. A co to było? To nie, jakiś kawał. Kawał jakiegoś żelastwa, zobaczcie. Nie mam pojęcia, do czego to mogło być, ale waży trochę. No trochę. No, trochę dziwnie to wygląda. Nie mam pewności, czy jest to z wojny, czy nie, słuchajcie.
tak jakby, nie wiem, ciężko powiedzieć, do czego to mogło służyć. No ale zobaczcie, tutaj takiego, słuchajcie, złomu leży podobno cała masa. Ja natomiast nic, przedzieram się dalej. Ewentualnie z powrotem to można, prawda, zabrać. Kolejne jakieś złomy porozwalane. Aż tutaj, słuchajcie, złomu będzie kupa na pewno masa. Nic, tylko to zbierać. A tam widzicie telewizory, także no, to jest, słuchajcie, całe wysypisko śmieci. Ja się nie dziwię nawet, że jak znajdę nawet te schrony, to będą tak zawalone, słuchajcie, śmieciami, że mówię, odkopywanie tego to jest jedna wielka masakra. Ale nic, idziemy dalej. No i tak, słuchajcie, chodzę po tym lesie, chodzę na razie zobaczcie, kupa złomu ogólnie leży. No mówię, tylko wziąć i to zbierać, albo przyczepką podjechać i zobaczcie, no, pieniądze leżą na powierzchni, to trzeba tutaj, no, najlepiej z wózkiem chyba przyjechać, bo tu jest tyle złomu, że no wiadomo, po co to ma leżeć, gnić w ziemi i tak dalej, jak lepiej, prawda, to zabrać i parę groszy będzie na paliwo, nie? Dobra, idziemy dalej, szukać dalej tych kominów wentylacyjnych bądź wejścia do schronu. Także tam to przed chwilą znalazłem, no to wygląda być może, że tam stał, słuchajcie, jakiś reflektor ewentualnie, tak mogę powiedzieć, ale mogę się też mylić, bo ekspertem, prawda, nie jestem, także no nic, idziemy dalej. No tutaj, słuchajcie, no niestety brak debilizm, idiotyzm takiego. To trzeba być, słuchajcie, naprawdę nasrany w głowie, nie? Na całej powierzchni, słuchajcie, no wysypisko śmieci, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj zresztą pan Adam też wspominał, że jakby takiego złapał, to no nie wiem, no by mu chyba nogi z dupy powyrywał. No przecież zobaczcie, to idzie, słuchajcie, na całej linii. To jest naprawdę brak słów, robi coś takiego. No słuchajcie, masakra, jedna wielka masakra. Słuchajcie, to nie mało, bo tam jest drugie poletko tak zwane i tam też, słuchajcie, drugie wysypisko śmieci. Także, no brak słów, no mówię, złom mogę zabrać ewentualnie, prawda? Oho, tam w lesie następne wysypisko śmieci, no to czy nie, wiadomo o co chodzi. Ja natomiast dalej się przedzieram, mniej więcej muszę iść cały czas chyba kierować się do głównej drogi. Czy chociaż uda się odnaleźć te wejścia, czyli tam albo słuchajcie, kominy wentylacyjne. Chyba że będą już całkowicie przysypane śmieciami, no nie wiem, zobaczymy. Stan tragedia, słuchajcie, tutaj jak to wygląda. No, lasy też, słuchajcie, lasów nam ubywa pomału. Wszystko jest wycinane, sprzedawane, no niestety. A przebywa śmieci. No nic, że idę jeszcze. Tu pan Adam wspominał, że to jest jakieś 500 metrów. Na razie co, słuchajcie, udało się odnaleźć pierwszy bunker tak zwany. Dla jednej osoby. No takie typu akurat, no, schroniki miały służyć tutaj. Głównie, prawda, wojskom niemieckim w razie nalotu, to mogli się, prawda, chłopaki schować przed czymś takim, żeby nie dostać, prawda, odłamkami. Natomiast no, jeżeli by bomba trafiła coś takiego, no to raczej nie byłoby co z tego zbierać, prawda. Czyli jestem na dobrej ścieżce, teraz trzeba iść cały czas prosto i być może uda nam się dojść do tak zwanych schronów. No i zobaczymy, także podejdźmy sobie bliżej tego tajemniczego obiektu. Fajnie wygląda. Zmienię kamerę teraz naprzód i pokażę wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Także tutaj tego typu schroników jest no masa w tej okolicy. Jedne mniejsze, drugie większe schrony. Oczywiście typowe, prawda,
wysypisku śmieci zapewne w środku. A, no zobaczysz. Gdzie się tylko da, prawda, to sru, wywalą śmieci, o. Umywalki, kible, słuchajcie, wszystko tutaj jest. A że komuś się chciało jechać specjalnie do lasu, żeby tylko wywalić śmieci, to naprawdę gratuluję. Ale fajny schronik, tak czy inaczej. Dobra. Trzeba nadal się przedzierać do przodu. Zobaczymy, czy uda się odnaleźć te schrony. Cały czas do przodu. Grunt, żeby tylko dojść do ulicy, a potem już powinno się te schrony odnaleźć. Dobra, najwyżej na chwilę wyłączę kamerę i jak uda się je odnaleźć, to włączymy z powrotem. Tutaj, słuchajcie, najprawdopodobniej znajdują się okopy, które też namierzyłem z geoportalu poprzez ścieniowanie mapy, tak zwane. To już mogą być okopy. Aha. Jakaś budowla. Także robi się ciekawie. I potężne, słuchajcie, doły. Naprawdę bardzo potężne doły. Teraz trzeba będzie uważać, żeby nic tutaj nie przeoczyć. I fundament budynku, także coś tutaj. Coś się tutaj znajdowało. Pytanie, czy... O, jednak jest wejście. Czekajcie, czy ja mam latarkę? Chyba jest problem, bo zostawiłem. Jaj, ale zajrzeć, prawda, możemy przynajmniej. Tutaj trochę jest śmieci, ale nie za dużo. Trochę piasku, wody akurat tam nie widać. Także czegoś to miało służyć, prawda? Tu się jeszcze rozejrzymy dookoła tego. Nic poza tym nie widać. Może gdzieś tam z boku będzie jakieś inne wejście. No niestety. Masa śmieci. Okopy. Tutaj mamy okopy. Zawalone śmieciami oczywiście. Idziemy chyba naprzód. Nawet słuchajcie, nie mam czasem tak
czasem teraz właśnie, czy to nie było to, co akurat przed chwilą pokazywałem, że oto panu Adamowi chodziło, że to były tak zwane kominy wentylacyjne. Chyba, że tutaj jeszcze o coś innego mu chodziło. To wszędzie okopy akurat. Wszystko to jest, słuchajcie, po niemieckie. No, tutaj mówi zalepka, tyle, słuchajcie, fantów leżało. Wszystko na powierzchni, hełmy, bagnety, odznaczenia. Tego tutaj była naprawdę masa. I ponownie na chwilę wyłączę kamerę. I teraz tak, słuchajcie, już akurat przeszedłem tutaj całą drogę, tak pan Adam wskazywał, natomiast no, żadnych kominów wentylacyjnych nie widzę, bo tu już jestem przy osiedlu. Natomiast teraz tak zauważyłem, tam bodajże jakiś biały domek jest, jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest, ale zauważyłem coś ciekawego, natomiast takie przyjrzycie, o. Czekajcie, gdzie kamerę przybliżyć, nie za bardzo chyba, co to. W tamtym miejscu dokładnie coś jest betonowe. Czy może być to? Nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast tutaj, słuchajcie, może być akurat krater po, no mogę się też mylić, ale od wybuchu bomby lub jakieś tutaj, słuchajcie, stanowisko mogło stać. Nie wiem, nie mam pojęcia. To nic, teraz już tylko pozostaje mi udanie się w kierunku tego betonowego chyba jakiegoś obiektu. Co to jest, nie mam pojęcia. Okopy już się pojawiają. No, okopy, zobaczcie, jak na tyle lat to jeszcze fajnie zachowane. Tylko ten obiekt mnie tam interesuje, co to może być. Tam też, zobaczcie, dosyć ciekawie to wygląda, także być może to jest to. A zobaczcie, jak tutaj okopy idą, one, słuchajcie, zakręcają w kilku dokładnie miejscach, takie jakby, słuchajcie, idą zygzakiem. O! Fajnie się, słuchajcie, zapowiada, tylko że nie wziąłem latareczki. Ha. Tylko teraz tak, do czego to mogło służyć? Czy jest to faktycznie wejście do schronu lub było? Ciężko powiedzieć. Co tak dokładnie to było, ale to jest połączone tutaj z okopami. No niestety, teraz ciężko, słuchajcie, stwierdzić, bo to jest tak zawalone śmieciami, że masakra. Też jakiś element budowy. Natomiast dobra, może przejdźmy sobie do tamtego betonowego zabudowania, czy elementu, jak to nazwać, jakkolwiek. Aha, może to być ten słynny szyb właśnie wentylacyjny. O kurde, masakra. Także podejrzewam, że pod nami może być potężny schron. No
No naprawdę, słuchajcie, no nóż w kieszeni się otwiera, jak coś takiego widzę. No szlak człowieka trafia, bo pod nami jest, słuchajcie, naprawdę może być konkretny tunel, nie? Ajajajajaj. No i dobra, słuchajcie, udało się odnaleźć jeden z tych kominów słynnych wentylacyjnych. Także podejrzewam, że pod nami jest naprawdę potężny tunel, potężny schron. Także tutaj, słuchajcie, no to wszystko może być tutaj połączone z tymi okopami. Także podejrzewam, że tam też mogło być wyjście lub wejście, tylko że tak zawalone śmieciami, że no mówię, nóż w kieszeni się otwiera. Szczerze mówiąc, myślałem, że uda mi się wejść do tego schronu chociażby przez komin wentylacyjny, ale zobaczcie, słuchajcie, jak to wygląda w środku. Może słuchajcie, przełączę kamerę naprzód. Także sami zobaczcie. No mówię, no słuchajcie, masakra, nie? To naprawdę brak słów. No takie miałem plany, żeby dostać się kominem wentylacyjnym, ale... no... Pytanie tutaj, jak jest głęboko, żeby te śmieci wyciągać. To słuchajcie, mówię, by to trzeba było chyba wyciągać cały dzień. No naprawdę masakra, prawda? Także... Resztę możecie sobie sami dopowiedzieć. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby robić taki gnój? No a szkoda. No nic, najwyżej pójdę jeszcze tą stroną, bo być może uda się odnaleźć drugi stron, znaczy drugi komin wentylacyjny. No trochę żałuję, że tutaj się nie idzie wejść, że nie idzie właściwie wejść do tego schronu, a się do schronu ogólnie, do tego tunelu, prawda, który się pod nami tutaj ma znajdować właściwie. No a szkoda. No nic, pójdziemy jeszcze kawałek dalej. Tutaj idzie jakieś ujęcie wody. Tutaj nie wchodzimy. Natomiast co? Pójdźmy dalej i zobaczymy, czy coś jeszcze uda się znaleźć ciekawego. No, tak czy inaczej, słuchajcie, misja wykonana. Udało się przynajmniej odnaleźć jeden z kominów wentylacyjnych. Niestety czas mnie goni. Co nie zmienia faktu, że no, fajnie byłoby to odkopać, nie ukrywam, i dostać się do środka. Ale to też trzeba by zebrać konkretną ekipę, żeby to wykonać w jeden dzień, prawda? O, jest chyba drugi komin wentylacyjny. Czy wejście do schronu? Proszę bardzo. Kolejny koch bunkier na horyzoncie. Także no, przynajmniej słuchajcie, fajny filmik wyjdzie z terenu. Ajajajajajajaj. No mamy ewidentnie zejście na dół, prawda? Kurde no, masakra. Można by sformować taką ekipę, żeby spróbować tam, prawda, to odkopać. No bo naprawdę szkoda, słuchajcie, wejść tutaj przykładowo, no trochę tam jest do kolejnego komina wentylacyjnego. Tak zwanego oczywiście, bo tutaj może być akurat to zejście, prawda? No i zobaczymy ten koch bunkier jeszcze. Ale i tak, słuchajcie, no jakby nie było, jest to historia. Fakt, że z tej trochę można powiedzieć złej strony, ale... I tak ciekawy obiekt.
Dobra, słuchajcie, teraz może tak, na to miejsce zostawmy spokoju, bo i tak odkopywanie tego to zajęłoby pewnie kilka godzin. Zresztą dostałem przed tym informację, że to jest dosyć głęboko, także no, samemu na pewno nie dałbym rady. A szkoda, bo w środku na pewno, słuchajcie, wyszedłby super filmik. No i podejrzewam, że tutaj byłoby dosyć ciekawie w środku, no ale nic takiego nie, w tej chwili nie jestem w stanie, prawda, tutaj żadnych działań może tak podjąć. Przejdźmy sobie może do teraz tak, do kuchni obozowej. Ja pierdzielę, to jest masakra. Nie, do kuchni obozowej muszę iść dokładnie mniej więcej w tamtym kierunku. Normalnie wysypisko śmieci. Zobaczmy sobie jeszcze może ten koch bunkier jednoosobowy. Oczywiście właśnie jeżeli chodzi o kuchnię obozową, no to już tam no nie ma nic oprócz fundamentu, o ile je mi się uda, prawda, odnaleźć. No jedynie mamy koch bunkier. No i w miarę nawet zachowany. Także tak on mniej więcej wygląda. Fajny obiekt. Ale nic, idziemy dalej. Zobaczymy go, słuchajcie, sobie z bliska najwyżej. Jak już tu jesteśmy, prawda? Bo dosyć w ładnym stanie jest, nawet można powiedzieć. No, chyba jako jedyny bunkier, prawda, do którego jeszcze jest możliwość wejścia. Zobaczcie, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Fajny bunkierek, natomiast trzeba się przedzierać dalej w poszukiwaniu kuchni obozowej. Trochę ciężki teren, ale no, spróbuję to odnaleźć. Jeżeli nie, no to trudno, najwyżej innym razem na jesień się przyjedzie. No i sprawa zakopanego złota już niedługo, a sprawa naprawdę wygląda ciekawie. No to podejrzewam, słuchajcie, że będzie ciężko znaleźć nawet fundamenty w takich zaroślach. Ciężki teren, ale nic. Dobra, słuchajcie, najwyżej na chwilę wyłączę, bo to nie ma sensu. Także tutaj musieli być poszukiwacze. Nie mam pojęcia, co to mogło być. No nic, szukamy dalej pozostałości owej kuchni obozowej. Jakaś dziura. Tutaj, słuchajcie, coś się musiało znajdować. No także też nawet podejrzewam, że
A może nawet i to mogą być te słynne fundamenty. Także nawet. No ciężki teren, słuchajcie, to wygląda jakby huragan Katrina się przedarł, ale nic, idziemy szukać dalej, jeżeli nie, no to trudno. Słuchajcie, niestety nie udało się znaleźć owej kuchni polowej, no ale w sumie to i tak są, tylko słuchajcie, fundamenty, być może one są już całkowicie przykryte, prawda, liśćmi. I ewentualnie można spróbować odnaleźć to wszystko dopiero na jesień, jak już będzie wszystko fajnie, elegancko widoczne. Na razie póki co może sobie darujmy. No i co, na jesień się zobaczy tutaj, prawda? Także no, chyba że jeszcze słuchajcie, po drodze coś uda mi się znaleźć ciekawego, to dam wam najwyżej znać. No w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Jeszcze jedna niespodzianka. Tak się stało, że akurat tędy przechodziłem, tylko że szedłem słuchajcie od tej strony drogi. Nieprawda, zauważyłem wejście, które było zasypane ostatnie. Ale teraz idąc drogą z powrotną, zobaczcie co udało mi się znaleźć. Kolejny komin wentylacyjny. I tu już, jest, słuchajcie, robi się ciekawie z tego względu, że jest szansa wyjścia do środka. Ale czy czasem nie jest to wejście zasypane na dol, bo jeżeli nie, no to słuchajcie, może być ciekawie. I następny filmik już będzie stąd. Niestety teraz nie mam za bardzo czasu. Ja tylko tak wejdę może wstępnie, jak to się mówi. Zapuszczę się w otchłań. I następnym razem. O! No, powiem wam, że ogólnie nie ma tragedii, ale pytanie jak głęboko trzeba będzie te śmieci wyciągać. No ale o ile się nie mylę, to nawet chyba tam się bodajże słuchajcie kończy, znaczy kończy, tam widać chyba sklepienie. Czekajcie, na chwilę robimy tak, ja tam się także wpakuję na partyzanta, może nie będzie ogólnie tragedii. No jest słuchajcie szansa, że udałoby się, prawda, tam przedostać do tej niższego pomieszczenia, ale mamy właśnie latareczki, żeby tam poświetlić, bo ewentualnie mówię, udałoby się tam, prawda, za jakiś czas dostać. No i wszystko wskazuje na to, że słuchajcie, jest szansa. Tak, tam już jest, zaczyna się, słuchajcie, sufit. Czekajcie chwilę. Przyjrzyjcie to, widzicie, zauważycie, że kończy się beton i no jest właśnie dużo, jest duża szansa, żeby wejść tam. Powiem tak, w ten sposób. No zobaczymy jeszcze. Będziemy się zastanawiać, co tutaj z tym robić. No albo fajnie byłoby tam do środka wbić, prawda? Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. No już wkrótce najprawdopodobniej zajmiemy się odkopywaniem owych śmieci i zajmiemy się wejściem do środka. Także do zobaczenia.